Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Co w polityce piszczy i kolejne specjalne wydanie z panem Stanisławem Żółtkiem. Wcześniejsze specjalne wydanie było z okazji tego, że wystartował w wyborach, a dzisiejsze specjalne wydanie, że według pana został pan oszukany w prawyborach. O co z tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No o co tym wszystkim chodzi? No to, co się wydarzyło w Krakowie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, no negatywnie oczywiście, nie? Nie wiem, co to było. Na pewno nie było to żadne prawybory, no. Tyle, co mogę powiedzieć. I była to jakaś szopka taka zrobiona, nie wiadomo w jakim celu, szczerze powiedziawszy, bo jeżeli partia chciała, żeby Berkowicz po prostu był tym kandydatem numer to można jeden, było powiedzieć. No, powiedzieć po prostu nie musiałby występować, nie? No i tyle, nie? Więc, a nawet jeżeli ktoś chciał zrobić teatrum, prawda, to można go było zrobić jakoś tak z myślą, inteligentnie, a nie tak z buciorami. No, przepraszam, ale to, co zostało zrobione, to po prostu nie do wiary. Ja to pisałem po prostu w opublikowanym zresztą publicznie wniosku o unieważnienie wyborów. Każdy z tych szczegółów, co tam podałem, kłada rękę, że tak było po prostu. No i tyle. Nie tylko ja, bo nie ja tylko to widziałem, tylko dziesiątki, setki osób. Tylko tak, według pana posta głosowanie zaczęło, bo miało się rozpocząć 18:30, tak. Zaczęło się według pana dużo wcześniej. Według moich informacji... No nie wiadomo na ile. Mój pełnomocnik wszedł tam na 18:00. No to trwało głosowanie. Nie miał możliwości zobaczenia list, ile tam podpisów jest, prawda? Bo tak naprawdę co powinien przyjść, powinien mu pokazać puste listy z podpisami, że nie ma tam Bóg wie ile podpisów i pustą urnę, nie? Mhm. No tak powinno być, nie? Odpowiednio wcześniej. No i przyszedł odpowiednio wcześniej, się okazało, że urna zamknięta, głosowanie trwa, prawda, i ten. No ja przyszedłem parę minut później, bo ja byłem tak gdzieś 5-7 po 6:00. Też uznałem, że przyjdę wcześniej. Ja nie wiedziałem, jak ta taksówką będzie. No i oddałem głos już do urny 18:10. Tyle, co mogę powiedzieć. Ja, moja żona, moja córka, nie? A 18:10 rzuciliśmy głos do urny, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem wszystkiego, zwłaszcza potem, jak się okazało, że no, widziałem, oglądałem tak samo, jak ludzie dostają karty. No, na każdy wpisywał się. I wtedy dostawiał, tak samo ja, i wtedy dopiero otrzymywał kartę, nie? No więc fakt, że było w ogóle więcej kart w urnie, no świadczy, że były, że coś się działo na początku, czego nie jesteśmy w stanie ocenić. No. No znaczy, no nie wiemy, czy na początku, ale na pewno jest jakaś to wpadka ze strony organizatora. Nie, nie. Na początku, dlatego, że nie wiemy, my z mojej strony, bo były tylko dwie strony, Berkowicz z dwoma kolegami, którzy startowali, i ja, prawda? Druga strona, czyli ja, nie została dopuszczona do tego, żeby zobaczyć, że jest urna, że są czyste karty. Zostało to zablokowane, nie? No ale no to jak w normalnych wyborach, w normalnych wyborach właśnie zazwyczaj ci, co wydają karty, no to są zgłoszeni przez każdą opcję polityczną. No tu nie było takiej możliwości. Ale machnąłem ręką na to, bo sobie myślę, jeżeli ja mogę swojego obserwatora dać, takiego męża zaufania, no to on przeoglądnie wszystko i mi powie, jak jest uczciwie, to jest uczciwie, nie? No i tyle, nie? Natomiast no, zablokowano nam taką możliwość i koniec, no. To, co się działo zresztą w trakcie, no jak można coś takiego zrobić, że jednego konkurenta, prawda, który powiedziano, że mogę filmik dać, prawda? I jedyne, co mi powiedziano, to ten filmik, nie? No i filmik został puszczony na zakończenie głosowania, nie? Przed ósmą. A to no, ten filmik, co widzieliśmy na TikToku? Tak, tak, to jest ten filmik. No, przy czym rzecz? Nie miało to znaczenia z punktu widzenia wyborczego. No tak, tak. No bo ten... Zdajemy sobie sprawę, że na tej szajbie to nie miało. No więc po co tak ordynarnie to zrobić? No ja nie wiem. Udzielano mi też głosu, ale już jak się zakończyło głosowanie, żebym przekonał ludzi do głosowania, nie? No śmieszne takie, że nie wiem. No ale no to też nie ma sensu przekonywać ludzi do głosowania, jeżeli już przyszli na głosowanie nad przed głosowaniem, bo jeżeli zgłosili się do tych prawyborów, no to myślę, że już wiedzieli, na kogo zagłosują. No, wie pan co, teoretycznie tak, w większości tak mówię, więc nie miało to wielkiego znaczenia.
Ale jednak zapewne zgłosili się, bo po co były te filmiki, przekonywania, po co były nagrania i ze strony pana Mentzena i mojej, prawda, żeby ludzie się zgłosili. Więc jacyś tam ludzie przyszli jednak, którzy nie za bardzo wiedzieli, na kogo głosować. No, po co jest, a po co w ogóle poproszono, żebym ten filmik zrobił? No, jak pod sam koniec, jak już wszyscy praktycznie oddali głos, puszczono mój filmik, bo tak, pana Berkowicza puszczono oczywiście, filmik, wszyscy wysłuchali, potem przemówienia kolegów pana Berkowicza, żeby za nim głosować, potem film jego kolegi, który startował i potem znowu przemówienia następnych osób, żeby za Berkowiczem głosować. Film trzeciego, potem przemówienie prezesa, bez mówienia na kogo, no ale to już wcześniej ogłosił, prawda? No i potem mój puszczony filmik jako ostatniego, w chwili, gdy już nie ma głosowania, nie? Na dodatek wyciszony, no ja tam stałem 8 metrów od telewizji, ja się nie usłyszałem, nigdy nie, może 5 osób gdzieś słyszało, że coś, jakiś nagrany filmik. Po co takie teatrum? No rany boskie. Ja tam na tej sali czułem się wśród ludzi, jeżeli chodzi tak ludzi, to jak wśród swoich. No wszystko było w porządku, no ja dobrze żyliśmy i tak dalej. Ale organizatorzy zrobili coś głupiego, no takiego bardzo głupiego, no. Tak, do tego stopnia tam bo oszaleli chyba z obawy, że po prostu nawet takie elementy zewnętrzne, te takie, co nie miały wielkiego wpływu, mogły jakiś tam mieć, ale ten został zlikwidowany. No tak, no, no po prostu ja zgłupiałem, co tam się działo po prostu. No i tyle, no. Napisał pan, ponieważ chodzą słuchy, że zarejestrowała się ogromna liczba ludzi, w co wierzę, to zastanawiam się, jak na tej niewielkiej sali się tak pomieszczą. To była niewielka sala. Bo ile łącznie osób zagłosowało? Według komisji zagłosowało 600 osób. No może bez trzech. Coś takiego. 590. I mówi pan, że było na sali 250-300 osób, tak? No tak, ja sobie przeliczałem i szacowałem. No, no nie liczyłem, co po sztuce. Ale 600 na pewno nie było. Nie, 400 też nie było. No dobrze, no ale no, bo, no to idąc logicznie, w normalnych wyborach to by raczej wszyscy opuścili lokal, ale że to jest takie spotkanie te wolnościowe i można spotkać i pana Mentzena, pana Berkowicza. Pan Korwin był, czy nie? Nie, nie było. No, pana Żółtka sobie, ale jeszcze da mi pan dokończyć, porobić zdjęcia, no to w teorii ci wszyscy powinni zostać do końca. No nie tylko, że w teorii, ale to przecież potem było after party. No nie? Ale tylko dla pierwszych 100 osób. Ja nie wiem dla kogo, bo ani tak jedna według osoba... Było według posta. Ani jedna osoba, nic nie słyszałem, że powiedział, ani jedna osoba z tych, co na mnie głosowała, była zaproszona na jakieś after party. Więc jak to się odbyło, ja również nie zostałem zaproszony. Nie? Nie zostałem, niestety. Chociaż jak rozumiem, after party były za moje pieniądze i tych, co przyszli ode mnie, nie? No bo to 150 osób razy 20 zł 3000, ja płaciłem 2,5, nie? Więc after party robione, no ale ja nie zostałem zaproszony. To jest następny element takiego żenującego zachowania, żenującego. Po prostu, bo też nie ma przecież tu znaczenia wyborczego innego, nie? Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Ja tam na sali jestem, ze wszystkimi świetnie się czuję, dobrze i tak dalej, a tymczasem grupka rządząca mówi tu lokalnie, bo teraz dotyczy, podejrzewam, że to lokalnego działania tutaj, nie? Z tego toczenia pana Konrada. Robią coś takiego, że zaprzecza idei tych prewyborów i tego połączenia, tego współpracy i tak dalej. Tylko po to, żeby, broń Boże, nie było ryzyka, że Janusz bym wygrał albo coś takiego, no. Jezus Maria, no. Po prostu tam, no dobrze, że ktoś na tak serca tam z tej strony nie umarł, no bo bym do końca życia miał wyrzucić. No dobrze, ale czemu dopiero pan jest mądry po szkodzie? Jak rozmawialiśmy, nie wiem, tydzień czy dwa temu, no to już mówiłem, nie wiem, czy nawet u pana na live'ie, o co chodzi z tym after party, czy to nie jest złamanie regulaminu, to pan migał się odpowiedzi, nagle po szkodzie, pan nie wygrał, to jest problem z tym ale after party. Ale ja owszem dołączyłem tam tą sprawę, ale równocześnie w tym wniosku napisałem, że jeżeli chodzi o sprawę tego after party, mimo złamania regulaminu, nie jest to dla mnie istotne. Nie czuję specjalnie jakiejś tam... Że to nie było głównym... Tak, nie. Nagannie moralnego tutaj nie czuję. To, że nikt od naszej strony nie został zaproszony, że ja nie jestem zaproszony, że nawet za nasze pieniądze, jechał pies. Jest to tylko niesmaczne.
Złamanie regulaminu jest ewidentne, ale bym się w ogóle o to nie czepiał. Tak jak mówiłem, ja wcześniej jak grany na TikToku, czy tam gdzieś puszczonym, nawet nie ja puszczam, filmiku, mówiłem, że to jest dziwne, ale żeby się żółtek nie czepiał, bo no, bo jakby kurczę tam mnie kolega poprosił z zarządu, żebym za nim się ujął i tak dalej. To też bym go poparł. No, pewnie o tym afterpart nie mówiłem, ale po diabli. Formalnie jest to złamanie regulaminu, ja to zapisałem, ale dodałem specjalnie, że dla mnie nie jest to istotna sprawa, bo moralnie nie czuję, żeby to było jakieś takie strasznie złe. Dobrze, idziemy do kolejnego podpunktu. Pan Berkowicz miał w przeciwieństwie do mnie natychmiastową informację i dane o zarejestrowanych osobach. Wiem, bo moi przyjaciele nie otrzymali potwierdzenia rejestracji do prawyborów, a dowiaduje się, że inni od pana Konrada potwierdzenia otrzymali, a tak. Co gorsze, dzwonią do mnie przyjaciele z pretensją, że 2 godziny po rejestracji ktoś dzwoni do nich z pytaniem sondażowym, jak zagłosują. Czyli, ale mam pytanie. Pytanie, czy jest jakieś poparcie tych danych faktami, czy to jednak jest tylko to, co papier przyjmie? Wie pan co? Tych osób było dużo, więc ludzie ze strony pana Berkowicza wiedzą, że dostawali potwierdzenie, więc nie udawajmy głupich, no bo ja no, dowiedziałem się. Ze strony mojej, że nie dostali potwierdzenia, trudno mi o fakty, po prostu nikt nie dostał żadnego potwierdzenia. Natomiast dostałem telefony od konkretnych 2 osób, nie sprawdzę, od innych nie dostałem, no ale nie wiem, do ilu dzwoniono, nie? Jak to wygląda, jeżeli ktoś się rejestruje na tej liście, no w sumie niby to jest, tylko komisja ma do tego dostęp, nie? Mijają 2 godziny od rejestracji, nawet nie całe, jest telefon sondażowy, a jak pani zagłosuje w tych prawyborach, prawda, się pani zarejestrowała? No dlatego to był problem tych prawyborów, że to nie były prawybory Konfederacji, tylko partii Korwin, partii Nowa Nadzieja, gdzie to ona była organizatorem i to ona miała dostęp do tych wszystkich danych, a ten, co głosował, nie miał tego dostępu. Ale gorsza sprawa, niestety. Organizatorem nie była nawet partia Nowa Nadzieja. To kto był tym organizatorem? Okręgowa komisja, tylko lokalne struktury, które uczestniczyły w tych prawyborach jako konkurencja. No, proszę wybaczyć, ale coś niewiarygodnego, no po prostu. No. To teraz pewnie pan Dziambor wisi panu kratę wódki. Bo mówił o tym już wcześniej, że te prawybory są takie nie do końca. Pan Żółtek poszedł i... Tak, ja powiedziałem, że ja z 2 powodów tam poszedłem. Jedna jest szansa, że może wygram. A druga, chodziło mi o taki rodzaj integracji, nie? Żeby no wspólnie być, nie? No i zrobiono wszystko, żeby nie było integracji, no. Nawet pobrażano nas, nie? No bo w jaki jak sposób pobrażano? Tego typu zachowanie, jak nie obrażeniem. Już pomijając to, że jak się wchodzi na salę, cała obłożona, banery pana Berkowicza, pana tam... No ale tu to akurat, to, znaczy to jest jakiś problem? Nie miał pan możliwości? Nie, znaczy żaden problem wyborczy. Ale z punktu widzenia stosunku do mnie, kiedy mnie nie wolno było czegoś takiego zrobić i dać... No ale czemu nie było wolno? No bo no jak, co miałem zrobić? No nie mógł pan przynieść swojego banera? Do kogo miałem to przynieść? Nie wiem, do zgłosić się do Okręgowej Komisji Wyborczej. Okręgowej Komisji Wyborczej? Tak. Okręgowa Komisja Wyborczej do dzisiaj ani jedna osoba mi nie jest znana. Ani jedna. Nie mam zielonego pojęcia. No to nie było widać, kto nie było dopuszczone jawnie, kto głosował, kto... Znaczy, kto liczył głosy, kto... To znaczy, chodzi panu już w trakcie wyborów? Tak. No nie, no banery były gdzieś... Dzień wcześniej, godzinę wcześniej, nie wiem, zawieszone, nie? Ja tam przyjechałem zagłosować. No ale zobaczmy. Widział pan, kto liczył te głosy, kto stał przy tych... Tak, była gromadka była młodych ludzi. Nie wiem, czy to była Okręgowa Komisja Wyborcza, czy nie, ale co miałem podejść i zapytać się, przedstawcie mi się, prawda, kto jesteście? Ja miałem z nimi kontakt mailowy. Napisałem, dostałem informację podpisaną Okręgowa Komisja Wyborcza, prawyborcza, z informacją, że mogę zrobić filmik 3-minutowy, ten, który był puszczony po wyborach, prawda? No więc odpisałem im, że dziękuję i napisałem, czy do kogo mam zgłosić mojego męża zaufania. No podpisują cię Stanisław Żółtek, kandydat. Może trzeba było zadzwonić. No ale telefonu nie ma. nie no podano. A konto bankowe było, telefonu nie było?
Proszę? Konto bankowe było, na które trzeba wysłać przelew, a telefonu nie było? Konto bankowe było, nie, telefonu nie. Nie było, było konto bankowe oraz mail do sekretarza partii. No i nie Natomiast dzwonił tam pamiętam, pan? proszę? Do sekretarza partii nie dzwonił pan? No nie dzwoniłem, bo po co miałem, przecież No to może, powiedział, no może on by dostał jakiś kontakt. ale w Dał. regulaminie i w tym, co otrzymałem, jeden mail dostałem od niego zwrotny, że jest numerem konta, było podane, że organizuje prawybory okręgowa komisja. Jak zadzwoniłem do prezesa Mentzena zapytać się, że jak to tam będzie, czy mała sala, jeżeli dużo osób i tak dalej, powiedział, że to nie jest jego sprawa, wszystkimi sprawami zajmuje się okręgowa komisja wyborcza. To co mam więcej zrobić? No przepraszam, mam gdzieś, nie wiem, publicznie się żalić albo coś, że nikt się ze mną nie No kontaktuje, że... trochę pan to zrobił, no po wyborach publicznie pan wysłał to, co te zażalenie. Podałem informację, bo został zrobiony skandal po prostu. No, jeżeli, przepraszam się, tego typu zachowuje z urną i tego typu z wyborami, no, nawet gdybym pomylił się w wyliczeniach tamtej sali, ludzi i tak dalej, nie? Tych, co wyszli, co przyszli, nie? Nawet gdybym się pomylił, to sam fakt, że utajniono zamknięcie urny, utajniono wydawanie kart, prawda? Przed jedyną konkurencyjną stroną, nie? No to oznacza, że nie ma wyborów, nie było wyborów, nie? No i No tyle. jakieś wybory były, jeżeli pan Jakie, no głosował. jakie wybory były? No Ja nie wiem, ile. jakieś były. Nie wiem, ile tam kart było wrzuconych wcześniej, nie? Moje szacunki dotyczą około 200, nie? No i tyle, no. Szacunki, no bo przecież nie widziałem nikogo, za rękę nie mogłem złapać. Sala była No dobrze, a prezenciem mojej sali. uważa pan, że to wyjdzie na jakąś pana, że ten zjazd zostanie, jak to, anulowany? No nie ma szans, no więc po co te pismo? Być może nie. Po to, żeby, jeżeli wiem, że zostało zrobione jakieś oszustwo, że zostały zrobione jakieś nieładne rzeczy, to mam stulić gębę i uszy i na kwintę i słowa nie powiedzieć. Jak nie będziemy mówili prawdy o świństwach, no to zgadzamy się na to, żeby one były. Ja tylko to ujawniłem i poprosiłem, żeby po prostu unieważnić ten zjazd i wybrać Berkowicza na pierwsze miejsce. Zarząd z niego wybierze. Niech ktoś nie udaje głupka, że te prawybory, z tych prawyborów wygrał. No, no i To tyle. przy No. anulowaniu tych prawyborów i nawet przy kolejnym wystartowaniu będzie brał pan udział? Wie pan co, gdyby się okazało, że mam znowu ludzi namawiać na wpłatę pieniędzy. Nie, no już chyba by nie było drugiej wpłaty Tak? No ja pieniędzy. nie wiem, nie wiem. No To chyba na nie. pewno bym tego nie zrobił. Tyle, co mogę powiedzieć. I już, no. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie za bardzo wiem, jak to rozwiązać, no bo tak naprawdę, żeby było to uczciwie zrobione, to powinni być dopuszczeni wszyscy do głosowania. Każdy, kto się zarejestruje. Każdy. No, tym razem oczywiście zakładam, żeby normalnie można było sprawdzić, czy nie ma dosypanych głosów do urny i tym podobne rzeczy, że można było, że będzie można powiedzieć ludziom parę słów, że ja byłbym dopuszczony. Wiem, że teraz by się pewnie tak zdarzyło, no bo zbyt ostro to wyszło, nie? Ale powinien każdy, kto się rejestruje, dać link, żeby były listy z tymi osobami, powinien być dopuszczony do wyboru, a wtedy pewnie tak, pewnie bym przyszedł. Ale prawdopodobnie, no teraz pytanie, czy drugi raz będą zwożone busy z kraju? No właśnie, mówił pan o tych busach. Faktycznie, znowu macie jakieś potwierdzenie, czy to są znowu jakieś słowa? Nie, no przecież sami ludzie mi mówili tam na miejscu No i wiesz, dobrze, to... ale rozumie pan. Jesteśmy w telewizji, w internecie i ludzie na Proszę razie pana, tylko mają słowo przeciwko słowu, a jeszcze tego przeciwko słowu jeszcze nie było, bo pan. niech pan powie coś takiego. Czy uważa pan, że ja powinienem gdzieś biegać po ulicach, wynająć detektywów, żeby fotografowali busów, że ludzie wychodzą? Nie, no uważam, że mamy Co w tym złego telefony. jest, że przyjechali busami? Ano nic. Więc po co miałbym tego typu rzeczy robić? No ale no to Ludzie tam jeżeli pan pisze przyszli o tych z różnych busach. regionów, z Rzeszowskiego, z Wielkopolski, przyjechali zorganizowanymi busami. Mówili, że są razem wspólnie, przyjechali busem i tyle, nie? Normalne, no, każdy to wie.
kilkaset osób to wie, po prostu i tyle, no, bo przyjechali, więc skoro my tu publicznie mówimy, no to ci ludzie słuchają tak samo, co przyjechali, wiedzą, że to prawda, no, co ja tu będę, niech spróbuje, niech druga strona w takim razie, jeżeli uważa to za słuszne, ja się nie czepiam aż tak bardzo do tego. Jeżeli pan mówi, że możliwe, że nie przyjechali, nie, że partia nie przywiozła ludzi busami, to niech partia powie, że nieprawda, nikt nie przyjechał busami. Ale ja nie mówię, że to nieprawda, tylko oczekuję no. jakichś potwierdzeń no, tego. To niech powie, że nie, nie powiedzą tego, bo by się ośmieszyli. No, jak... no ale milczenie też nie potwierdzi pana słów. Milczenie no. ze strony partii. Oj nie, no potwierdzi. No nie potwierdzi, no mogli się nie odnoszą do... Nie potwierdzi, no. Proszę pana, no nie da się w ten sposób, bo jeżeli ja... Idę przez rynek i mówię, tam łaziło po tym rynku, padał deszcz, a łaziło 100 osób, nie? Dzisiaj byśmy rozmawiali, pan powie, zapyta się mnie, ma pan jakieś potwierdzenie, że padał deszcz, albo że tam chodziło 100 osób? Po cholerę to mi. W chwili, gdy 400 osób w sumie było na wyborach, z tego z 200 przyjechało busami. No może nie 200, no może 150, nie? Trudno mi oszacować, ale ogromna, duża liczba, nie? No to po co ja mam jakieś badania robić, przyjechali busami, jakby się nikt z tym nie kryje. Przecież partia też się z tym nie kryje. Aż teraz przywieźliśmy ich busami, koniec. Aż teraz żałuję, że ja jednak się nie wybrałem na te prawybory, bo miałem przyjechać, może wtedy szybciej byśmy przyszli, może byśmy wtedy... No to by się pan załapał na jakiś bus. Nie, no chyba bym sam przyjechał. No to pana wola, nie, ale... Ale mi chodzi bardziej ze strony tej bezstronnej, żebym mógł wszystko nagrać i jak... Poza tym, żeby pana wpuszczono, bo nikogo nie wpuszczono z takich, co chcieli nagrać. Coś. Jak to? No tak to. No, dziennikarze nie byli wpuszczeni? Nie. Próbowali się niektórzy dostać, ale nie udało się. Tak to było przy wejściu sprawdzane, czy jesteś na liście do głosowania? Na początku tak. Potem... Dziwna sprawa, bo w trakcie głosowania było dużo osób na sali, którzy wcale nie głosowali, no bo nie byli zarejestrowani. Ja skąd wiem, pan to wie? Sam kilkoro spotkałem moich znajomych, którzy przyszli od tak, nie? Mógłbym wymienić nazwiska, ale nie wypada mi tutaj rzucać, nie? Więc byli ludzie na sali, mimo że trwało głosowanie, no tyle jestem zdziwiony, bo to na początku było, że tylko wchodzi ten, co ma prawo głosować. No dobrze, nie? Ale troszkę nie rozumiem tego niewpuszczenia mediów, przecież to właśnie te media, to by zadziałały in plus. Z dwóch stron znam, znaczy wiem pan przyjechał z kamerą tam niejaki pan Majcher, pan Marek, no, Markowicz. Mniejsze. Marecki, przepraszam, pan Marecki, ten co to od krzesła z Komorowskim. A, tak? Tak. No i przyjechał, żeby nagrywać. Nie puszczono go, no bo nie ma akredytacji. Co to znaczy akredytacja? No próbował dodzwonić się do Nowej Nadziei, ale nie udało mu się, więc nie puszczono go. Druga osoba, tak samo tam widziałem, że była i to samo, nie? No więc nie wiem, no to... Ach, wiem! Ten pan, ktoś z Realu 24. Też nie został wpuszczony? Tak, odmówiono wyjścia, odmówiono tam bycia na tym, więc nie było tego, więc no, co mam odpowiedzieć? Odpowiadam panu. No. No to pan... Nie mam w tej chwili notarialnych podpisów tych ludzi, ich nie wpuszczono. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, czy tam nie wiem nawet już kiedy, i mówiłem, że czy zobaczymy pana na listach wyborczych do Sejmu, jak tak, to z jakich list? No pan jeszcze był przed prawyborami, mówił, że być może będzie na listach Konfederacji. Teraz już wiadomo, że na 99% nie będzie pan jedynką w Krakowie. To jaka jest plan na jaki jest plan na przyszłość? No mówię, myślałem, że będziemy wspólnie do tych wyborów szli. Natomiast tymi prawyborami tu w Krakowie... Jak to wspólnie? Wziąłby pan drugie miejsce? No myślałem o tym, czy tak też nie można w ten sposób zafunkcjonować. Ale to, co zrobiono teraz w tym Krakowie, no gdzie... Ja nie mówię o ludziach, bo mówię panu, że piorunująca większość, tam wszyscy, miałem wrażenie, jakby mnie wszyscy lubili, nie? No bo pana nie da się nie lubić, nie? Po tych wyborach... No ale nie, po wyborach prezydenckich wiem, każdy chce zrobić sobie z panem zdjęcie, każdy chce sobie wypić piwo. No to akurat nie jest żadny argument, nie, że to... Nie. No cokolwiek by nie było.
Natomiast ta otoczka, to takie, to atmosfera z tych organizatorów, którzy to zrobili, nie? To utajnienie komisji, to że nie dopuszczono, nawet nie poinformowano mnie, że ktoś by mógł coś o mnie powiedzieć, nie? A tymczasem tak jakby celowo tyle osób mówiło, żeby moje ewentualne wystąpienie było już po wyborach, nie? Ten cały afterparty, nie? Co to nawet... No moim zdaniem afterparty było najgłupszym, co mogła zrobić partia. No moim zdaniem tak. A równie głupim było to, że no chociażby mogli symbolicznie mnie zaprosić, czy tam z kimś albo coś, żeby pokazać jakąś dobrą wolę, nie? Bo powiem panu, że to jest tak, że ja no też mam lokal w Krakowie. No przeczucia się ma i podejrzenia, no bo już widziałem, co się dzieje, prawda? Więc leciutkie przygotowałem sobie tam w lokalu też na ewentualne spotkanie, ale nikomu nie powiedziałem, nikomu ze swoich i tak dalej. Z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście byłoby zaraz, że ja też robię afterparty i przekupuję ludzi, złamiam regulamin, więc nie zamierzałem tego powiedzieć. Ale sobie myślę, pewnie... Ale zaprosił pan na afterparty do Berkowicza na TikToku. Tak, zaprosiłem, bo przecież za moje pieniądze to jest, nie? No ale no to czy to też nie było złamaniem regulaminu? Ja wiem, że to było prześmiewcze. No. Skoro pan wie, że to było prześmiewcze, to o czym gadamy? Litera prawa, litera regulaminu, czy to nie, się nie... Nie. No dobra. To nie ja organizuję to afterparty, nie ja te pieniądze daję i nie obiecuję. Ja powtórzyłem za kimś, kto to organizuje. Więc nie opowiadajmy, a ponieważ wiemy, że jest to prześmiewcze, nie siedzimy tutaj przed Trybunałem Konstytucyjnym, ani przed sądem, żeby literalnie i tak dalej. No ale prawo to prawo. No więc jak prawo to prawo, no to ten, kto organizował, to powinien chyba to wiedzieć, nie? I tyle, nie? I które ocenia regulamin. No także no nie wygłupiajmy się, nie? Nie mówię o tym, ale swoją drogą, kto ma to oceniać, bo wie pan, bo kandydatem, moim kumplem Berkowicza był sędzia sądu partyjnego, prawda? No prezes, pan Trzaskowski, nie? On by to musiał oceniać, no tak, no szkoda gadać. Ale w każdym razie, no wiemy o tym, że to było prześmiewcze moje zaproszenie, ale ja w związku z czym, jak się zorientowałem, że nikomu nawet do głowy nie przyszło, żeby mnie albo kogoś z moich ludzi, którzy tam jednak przyszli na to głosowanie, zaprosić, no to wtedy, już praktycznie po głosowaniu, zaprosiłem, kto tam był, prawda, żeby pójść do mnie. I była fajna zabawa do 8 rano. Czyli kilka, była impreza. Kilkadziesiąt osób, no pewnie, że jedna z lepszych, no. Wie pan, ale przynajmniej porządna, długa, z tańcami, wie pan, i ten. Czyli lepsza niż ta na zlocie wolnościowym. Na zlocie wolnościowym? W Teresinie, co byliśmy. A nie, ale to była bardzo fajna ta impreza. To ja nie mogę na nią narzekać. Nie, ja też nie narzekam, ale... Bardzo mile ją wspominam, także ten, no. No nie było tańców, no ale no bo to na polu, nie? No to ten, nie? Ale to tańce nie są tutaj obowiązkowym elementem, żeby była fajna impreza. Także to one się przydają, ale to nie jest taki warunek konieczny. Więc nie, no było, ale tylko ja mówię, nie zapraszałem nikogo ani przed, ani w trakcie tego głosowania, tylko jak się zorientowałem, że no faktycznie, nawet nie mógłbym, bo gdyby się okazało, że jednak mnie zaproszono i jakichś moich ludzi ode mnie, no to co mam teraz zrobić, jak zaprosiłem do siebie, no to tak mi nie wolno, więc nawet z tego powodu, niekoniecznie dlatego, że jestem taki praworządny albo taki solidny, nie? Z pragmatycznych powodów. No dobrze, na koniec filmu, jak pan myśli, jak zakończy się ta sprawa, bo słyszałem, ma być jakiś post oficjalny od pana Berkowicza, co w tym poście będzie? No, nie mam pojęcia, co będzie, ale nie da się tutaj, po tym, co napisałem, tak naprawdę każdy to wie, no to ja jedyne, co mogę zaapelować, żeby... Nie, no dalej mówię, że to jest słowo przeciwko słowu. Nie, to no nie ale no to pan Konrad, ale no panie Stanisławie. Ale nie jest słowo przeciwko słowu, no przecież była komisja, znane jest to, że uniemożliwiono mojej stronie zobaczenia, czy ale nie ma mnie kart. Da no. mi pan dokończyć. Pan Konrad Berkowicz, załóżmy, dzisiaj wypuści post,
Tak nie było. To było o tej godzinie, to było o tej godzinie i nie macie żadnych wyborcy pana Konrada, czy tam kto ten, no to potwierdzi to, co pan Berkowicz mówi. Pana wyborcy potwierdzą to, co pan mówi i jest słowo przeciwko słowu. Nie, nie. W chwili, gdy przynajmniej chociaż kilkadziesiąt osób, nie mówiąc o kilkuset osobach, wiedzą i oddawali głos przed godziną w 6:30. Ale to jest te jedyne 0,5 tysiąca osób, a sprawa dotyczy, no załóżmy, nawet dziesiątek tysięcy osób. No ale nie dałbym pan skończyć. Jeśli generalnie jest tak, że kilkadziesiąt albo kilkaset osób wie, że było głosowanie od godziny tam, jak przyszli, było głosowanie, mimo że nie było w 6:30. No przynajmniej 100 osób było i widziało to, nie? Mówimy o dużych ilościach, nie? Ja sam oddawałem i tak dalej. Zapewne są nawet zdjęcia, ale nieważne. To nie da się powiedzieć, że nie było. No nie da się. Jeżeli by ktoś powiedział, że nie było tego głosowania przed godziną 6:30, to znaczy, że jest ordynarnym kłamcą, od razu oficjalnie mówię, no nie chcę powiedzieć, no. Podłym człowiekiem, jeżeli potrafi tak ordynarnie kłamać. No i tyle. Więc nie wierzę w to, żeby ktoś coś takiego powiedział, że nie było tego głosowania wcześniej. No i tyle, no. Dobrze. Miejmy nadzieję, że ta sprawa pozytywnie się rozwiąże i pana Stanisława zobaczymy w następnym Sejmie. Spokojnie, spokojnie. Jeśli byłoby takie nastawienie do mnie władz, no tutaj mówię akurat o lokalnych, mam nadzieję, że nie centralnych. To nawet gdybym miał możliwość startowania z jedynki w Krakowie, to nie wiem, czy bym chciał. O, jedynki w Krakowie by pan nie wziął? No, być może nie. Jeżeli okaże się, że jest tego typu działanie i taki sposób, proszę wybaczyć, trochę szczeniacki, no, i taki głupi, to nie wiem, czy by się opłacało wziąć jedynkę, bo nie wiadomo, czy w końcu tutaj w tym Krakowie w ogóle jakiś będzie na tyle procentu, żeby nawet jedynka weszła. No bo to jest No. na kopanie się do tyłka. Tak pan mówi? Tak mówię, no bo A... jednak to, co pan mówi, no to jest te 0,5 tysiąca osób, a pan Konrad pewnie miał 40 tysięcy Ale ta głosów. informacja o tego typu zachowaniach i działaniach się rozchodzi. No. Wszyscy na Panie tysiące ludzi. Stanisławie, pamięć wyborcy to jest pół roku, jak niektórzy mówią, 2 tygodnie. Ma pan rację, ma pan rację. No. Ma pan rację. No ale drugie jest pytanie, czy. Jak się chce gdzieś iść, bo to jest dla mnie, ja jestem zwolennikiem tezy, że cel nie uświęca środków. Czy na pewno chciałbym być wspólnie z ludźmi, którzy mają gdzieś zasady, uczciwość i tak dalej? To po co właściwie na nich miałbym głosować? I teraz nie mówię tu o Nowej Nadziei, ale to, co się tu lokalnie wydarzyło. Tutaj porządek musi być zrobiony. Tu partia musi zrobić porządek i coś z tym zrobić. Jeśli nie potrafi tego zrobić, to znaczy, że nie warto na nią głosować. No. Panie Pan Stanisławie, z szacunkiem, pan jest dużo starszy ode mnie, ale na pewno to pan nie od dzisiaj wie, jak polityka jest brudną grą i nie powinno to pana zaskoczyć, że. wiem, że jest brudną grą, a ja chcę być wśród takich ludzi, żeby nie grać brudno. I całe życie tak się starałem robić i okazuje się, że da się nawet bez brudnych zagrywek też wygrać. Rzadziej, to prawda, ale się da. Jeśli się okaże, że ja mam używać brudnych zagrywek i być w towarzystwie z brudnymi zagrywkami, to ja po prostu tego nie chcę. I to wszystko. Tak mnie wychowano, takie mam obyczaje. I mam to gdzieś za przeproszeniem, czy dzięki temu wtedy wygram, czy nie. Po prostu nie złamię swoich zasad i swojego zachowania od Bóg wie kiedy. Ja powiem panu taką bajeczkę. Ja zapamiętałem to z dzieciństwa małego, jeszcze przed szkołą podstawową. Takie filmiki, takie były, światło i nieruchome, prawda, przesuwało się. Tam było o takim smoku, który na takim zamku żył. No i kolejno tam ci ludzie biedni, męczeni przez niego, i on na takim złocie tam siedział. Przyjeżdża jeden rycerz, idzie słychać odgłosy walki na tym zamku, prawda? I wychodzi by jakiś czas ten smok, prawda? I zwycięski, nie? Raz, drugi, trzeci, nie? I w końcu i następna, ostatnia klatka jest. Znowu jakiś rycerz przyjeżdża, słychać odgłosy walki i pokazane są na kolejnych zdjęciach walkę w środku. I ten rycerz zwycięża tego smoka, prawda? No jest, ten smok jest martwy, nie?
i ten rycerz siada na tym złocie i tak dalej. I następna klatka, smok znowu w oknie, wie pan. Po prostu cel nie uświęca środków. Jak się środki podłe zrobi, to celu już nie ma. Środki zamieniają się w cel. Nie warto wtedy po prostu z najlepszej idei, z najlepszych ludzi, jak tylko zmarnują swoje zasady, to oni się zrobią tacy sami jak inni. To na cholerę, żeby oni nami rządzili. No, no przykra puenta. Takie mam, tak jak powiedziałem, takie mam obyczaje i swoje zasady. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Pewnie jeszcze w tym miesiącu raz się spotkamy, żeby już zamknąć ten temat. Pewnie raz na zawsze. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Stanisław Żółtek. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.